Mamy deklarację 20 inwestorów o rozpoczęciu nowych projektów inwestycyjnych w Polsce i to przełoży się, jeżeli chodzi o rynek pracy, na ponad 4 tysiące nowych miejsc pracy. Dominują tradycyjnie inwestycje motoryzacyjne i inwestycje w sektor nowoczesnych usług. Co ciekawe, w sektorze motoryzacyjnym coraz więcej widzimy tak zwanych inwestycji z zakresu elektromobilności. Samochody elektryczne, baterie do samochodów elektrycznych. Tu widzimy ogromny ruch i to cieszy, bo to duże, poważne inwestycje od poważnych inwestorów. W zeszłym roku okazało się, że Polska jest drugim najlepszym krajem, jeżeli chodzi o lokowanie nowych miejsc pracy w Europie. Zobaczymy, co przyniesie kolejna edycja.